30 lipca wiadomości z Ukrainy Ukraina przeprowadziła masowy nalot na Federację Rosyjską. Alarm wszczął się nawet w regionie Astrachania. Służba bezpieczeństwa Ukrainy stoi za atakiem dronów Kamikadze na rafinerię ropy naftowej w Tuapse na terytorium Krasnodaru w Rosji. O którym rozmawialiśmy wcześniej. Poinformowała o tym Gazeta Ukraińska Prawda, powołując się na anonimowego rozmówcę ze służby bezpieczeństwa Ukrainy. Tymczasem zeszłej nocy obrona przeciwlotnicza rosyjskich faszystów zestrzeliła lub przechwyciła 75 ukraińskich dronów, tak przynajmniej twierdzi Ministerstwo Obrony Rosji, w tym 47 dronów kamikaze w obwodzie Rostowskim. Osiem w obwodzie Krasnodarskim, po jednym w obwodach Biełgorod, Woronesz i Smoleńsk oraz kolejnych siedemnaście nad wodami Morza Czarnego i Azowskiego. Wiadomo jednak, że w nocy ogłoszono alarm powietrzny w obwodzie Achtubińskim obwodu Astrachańskiego, gdzie znajduje się kilka ważnych obiektów wojskowych najeźdźców. Na razie jednak nie ma żadnych informacji o żadnych szczegółach ani konsekwencjach. Rozmawialiśmy już o pożarach zeszłej nocy po atakach dronów na rafinerię ropy naftowej w Tuapse na terytorium Krasnodaru i lotnisko wojskowe w Moroziwsku w obwodzie Rostowskim w Rosji. Z kolei bloger i porucznik Sił Zbrojnych Ukrainy o znaku wywoławczym Alex pozytywnie ocenił ukraiński nalot na swoim kanale Telegram Oficer. Dziś doszło do naprawdę masowego ataku ukraińskich dronów, to chyba rekord. A liczba wystrzelonych dronów jest całkiem solidna. Nawet jeśli Rosjanie rzeczywiście zestrzelili 75, jak twierdzili, nadal wiele brakuje do stracenia dronów. Dlatego Ukraina zaczyna bardzo mocno rozbijać terytorium Rosji. W pobliżu Kostiantynówki siły zbrojne Ukrainy zniszczyły kompanię okupantów. Tylko w ciągu pierwszych 22 godzin poprzedniego dnia w kierunku Kurachivska, dawniej Maryńskiego. Bojownicy Sił Obronnych zniszczyli lub uszkodzili 8 czołgów i 21 opancerzonych wozów bojowych rosyjskiego okupanta. Razem to prawie trzy kompanie pojazdów opancerzonych bez jednego samochodu. Na stracili także 5 motocykli, jeden bagi, Chałbice, Msta B i około stu żołnierzy kompanii, których większość została wyeliminowana. Poinformowało o tym centrum prasowe Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, między innymi w stosownej informacji operacyjnej opublikowanej na oficjalnej stronie Facebooka, na kierunku Kurachowa nieprzyjaciel 18 razy atakował pozycje ukraińskie. Największą aktywność wykazał na obszarze wolnej Kostiantynówki i sąsiedniej, częściowo zajętej Paraskowi Iwki. Oznaczonej na mapie czarną ikoną. Wykorzystał do ataków znaczną liczbę pojazdów opancerzonych i poniósł odpowiednie straty. Najeźdźcy zbliżyli się do Weseli. Niedawno potwierdzono, że rosyjscy najeźdźcy posunęli się na północny zachód od okupowanego miasta Avdiivka w obwodzie donieckim, obszar wsi Ocheretine zajęty przez wroga kierunek pokrowski. Eksperci z amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną, ISW, Wypowiadali się na ten temat bez szczegółów, m.in. w najnowszym raporcie na temat sytuacji na frontach na Ukrainie. Szczegółów dostarczył autorytatywny krajowy kompilator map linii frontu i jednocześnie zespół badaczy OSINT Deep State. Zobacz zrzut ekranu jego aktualnej mapy, na podstawie wyników z poprzedniego dnia. Zaznaczył na nim utracone terytoria, na których wczoraj najeźdźcy zdobyli przyczółek. Kreskowanymi i kropkowanymi liniami czerwono-brązowego koloru, znajduje się w pobliżu wsi Wesele i Wozdwiczenka. Dodatkowo szara strefa aktywnych walk przesunęła się nieznacznie na stronę ukraińską, której miejsca zaznaczyliśmy czerwonymi strzałkami. Należy pamiętać, że jest to najmniejszy dzienny postęp agresora na tej części frontu w porównaniu do ostatnich dni. USA i Niemcy ogłosiły nowe pakiety zbrojeniowe dla Ukrainy. Ukraina w dalszym ciągu otrzymuje pomoc wojskową od sojuszników. Dziś USA i Niemcy ogłosiły swoje pakiety. Ministerstwo Obrony USA opublikowało listę broni, która zostanie przekazana Ukrainie w ramach ogłoszonego wczoraj kolejnego pakietu pomocy wojskowej w wysokości 200 milionów dolarów oraz zamówienia obronnego o wartości 2 miliardów dolarów. Jest o tym mowa na stronie internetowej wydziału. Niemcy przekazały Ukrainie nowy pakiet pomocy wojskowej obejmujący czołgi Leopard, amunicję, drony i szpital polowy. Świadczy o tym zaktualizowana w poniedziałek lista na stronie internetowej niemieckiego rządu. Stany Zjednoczone przeznaczają w ramach władzy prezydenckiej pakiet 200 milionów dolarów na redukcję uzbrojenia. Broń przydzielana jest bezpośrednio z magazynów amerykańskiej armii. Przyjaciele, wspierajcie nasz kanał, lajkując film i komentujcie tę wiadomość w komentarzach, a także zostańcie sponsorami naszego kanału.